Cześć, witamy serdecznie. Dzisiaj rozpakujemy sobie preliz paka, zdrownik i olegens. Dzisiaj zajmiemy się Gildium Grul. No to co? Zaczynamy. Okej, zobaczymy. Ile czasu zajmie mi zdjęcie tej folii? Aha, chyba bym zajmie jednak za długo. Tak więc... zrobimy to już poza kadrem. Ok. Banderola ściągnięta. Tak, żeby nie trwało też za długo. Przystępujemy do zapoznania się z zawartością. Ok. Kostka z symbolem knura. I na boczek już leci. Do tego mamy zacne pudełko. Nie wiem, może ty. Pip, pip, pip. Chociaż. Nawet fajnie wygląda na półce. Dobra. Tutaj przegródka, która się później przyda. 5 boosterów plus komplet kart, czyli zamiast tego jednego boostera to mamy komplet kart z Gildii Grula. Taki booster po prostu grulowy. Dobra, token zombiaka, nie zapowiada to nic dobrego, ale już mam tego tokena. Zium. I naszą kartą będzie zielone Entrace for Runners. Czekajcie, może sobie trochę przybliżę. Okej. Ale dziwnie wygląda ta mata. Normalnie jest zupełnie zielona, ale tutaj w tym aparacie widzę, nie wiem czy to przez światło, czy coś. Dobra, nie wiem, większość. Entrance for Runner. Dobra. Będziemy sobie po prostu przerzucać karty, tak żeby się z nimi szybciej zapoznać. Nie będziemy ich wszystkich czytać. Poczekajcie, trochę poprawię ostrość. Dobra. Ok. Grul Locket. Musiałem foliowany jeszcze dorzucić. Byłoby śmiesznie. Dobra. Flames of the Rise Ball. Dobra, spróbujemy sobie znowu zmontować jakąś talię z Migrul, o ile nam karty pozwolą. Na razie sobie porozdzielamy te wszystkie karty. Na kolory. I zobaczymy, co nam się uda z tego wyrzeźbić. Będę klus, terytoria ba. Okej. Grywy Hard Goblin. Guildgate. Będziemy potrzebować dużo więcej miejsca. Jak ktoś tam będzie, to sobie jakąś kartę trochę bardziej przybliżyć, to sobie po prostu spauzuję. Mam nadzieję, że będzie na tyle widoczne, będzie możliwość przeczytania tego, co się znajduje na karcie.
Skąd taki apet Azus? Aha, Arandos. Czerwony, niebieski. Zielony. O, jest. Kolejny Grul. Czarne. Jeszcze nie było czarnych. Dobra, tutaj wrzucimy na razie. Okej. Okay. Art of Treason. Raid Battle. Mortify. O, jak ładnie. O, i kolejny. Z Grula. Jak najbardziej. O, działa. Okej. Okay. Czyli... Foria. Dobrze, dobrze. Kolejny Gilgate. O, token. Bestii. Jedziemy dalej. Z orschowy jak się tu ładnie sypią. Czerwony. Azul w skończku. I tak. No, z tym Riotem to by się mógł trochę bardziej postarać. I z tymi plusami. O! Jest i Simic, jest i drugi Simic. Grul Locket. Spoko. Czemu by nie? Dobrze, już prawda. Czarne. Niebieska. O proszę. I już jest piękne kombo. Latanie dla kreaturek, które mają. Znacznik plus jeden na sobie. Taki BDSL. Okej. Dobrze. Więcej takich. Im więcej kreaturek z Riotem. Plus jeszcze dając mi Riota. I kart, które dają bonusy z tego, że kreaturki mają znaczniki plus jeden na sobie. Przybliża nas do tego, żebyśmy mieli fajniejszy deck. Orzchów Locket. Koral Komando. Okej. Okay. Blade Runner. Blade Branch. Chipbringer. Obligation. Gate Colossus. Ops. Kolejny sobie leży. Akrobat. Okej. Okay. Tak, to jest tutaj. Bloodgrid. Okej. Okay. Bloodgrid. Tam mamy. No nieźle, nieźle. I Spirit. Kolejny token. Są tylko już dwa boostery. Porozkładamy karty tak, aby zobaczyć, co nam będzie tam pasowało. Czyli co mamy w ogóle do wyboru. O, może tak. Jak będzie wyglądała nasza sytuacja. Jak na razie nic nie mogę powiedzieć. Ponieważ staram się jak najszybciej rozłożyć te karty. Okej. Okay. Dobra. No. No. Play Allegiance. O! Dobra. To dla tych, którzy jeszcze sobie nie dorzucili trzech boosterów na arenie z tym kodem. Można jak najbardziej sobie to dłużyć.
i sobie dorzucić darmowe boostery. Ok, final payment. Sentinel mark. Ok, dwa ankomony, które mogą nam ewentualnie przypasować, co później zobaczymy. Ten jak najbardziej się już przyda, pewnie. Nie ze spektaklem. Ajajaj. Ale nic to. Czyli Rakdos. O, i emblem. Szkoda, że nie mam tego Planeswalkera. Bo by się mógł przydać. Dobra, to co? Kończymy, ja zaczynam rozkładać. I za chwilę się spotykamy ponownie. Spójrzmy zatem na to, co nam się udało upolować już po złożeniu. Dwie karty, Gateway Plaza i Gate Colossus, będą się już powtarzać wszędzie, także go sobie te karty już opuścimy. Tylko ten jeden raz je pokażę. Poczekam, zajmować później miejsca. Teraz tak, zielone. Tutaj nam się właśnie teraz na środku pojawiają. Oxygen Beast, Sylvan Brush Rider i tak dalej. Strider. Tutorial Ball. I do naszych rarów na samym dole. And the Race Forerunner. Dobra. Jedziemy teraz czerwone. Czerwone wyglądają tak. Trochę się ich uzbierało. Jeszcze będzie coś tam wybierać, ale no liczę na trochę lepszego mimo wszystko pula. Ale wiem, że gorsze się również pojawiały. Aczkolwiek nie płakałbym, gdyby mi się trafiły trochę lepsze te karty. Sobie smacz. Trzy razy takie śmieszne removale. Więc zapewne zobaczmy, ile ich wyląduje. Zobaczmy, ile będzie miejsca na nie w talii. Ale naprawdę fajne karty się przydają. Ok. Dobra. Ciach. To tutaj już mamy. To jest Gildy Króla. Teraz jedziemy z niebieskich. Prime Cards. Shimmer of Possibility. W samych nazwach nie będę cały kartor pokazywał, bo to by to zajęło teraz kolejne 3 godziny. Niepotrzebnie. I karty Simka. Smink Gilgate. Locket. I tak dalej. Light Biomancy, Fate Mystic, Glow Spiral i Combine Image. Dobra, to by były te karty, z których chciałbym zbudować tą talię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A przy okazji rzucimy też okiem na resztę kart, żeby było wiadomo, co nam też pozostało. Okej. Okay. Teraz mamy Rakdosa i patrząc po ilości erek, które się tutaj pojawiły, gdybyśmy się mieli tym sugerować, no to trzeba było przyznać, że trzeba było wziąć i połączyć Gróla z Rakdosem właśnie. Dlaczego? Otóż dlatego, że mamy właśnie te gildyjne. Mamy tutaj gildyjne, tutaj demony, akrobatę, The Mount, Pięta. I trzy ostatnie karty, które się tutaj znajdują, to perki. Moods Radi Revealer, ten krypt, którym się już tak wcześniej zdążyłem zachwytać. I łączona karta Bedek i Bedeizm. Czyli to już jest 3 erki by były. Dobra, też tylko na szybko czarne. Ciach. Może sobie trochę przybliżę. Już. O. Mamy takie czarne karciochy.
Clemens, transport, ill-gotten, inheritance, Skyward Carnarium. Dobra, to by były karty z Rakdosa. Aha. Teraz tak na szybko schowy. Kilka tych czarnych, które zostały z Rakdosa. W sumie, które działały się właśnie pule z Rakdosem. Teraz typowo gildyjne, czyli orszów Killgate, Locket, pla, Mortify, Final Permanent. Tak. No i białych, które powiem, że tutaj jak na coś, co nie było w gildii tej, którą wybraliśmy, to nawet całkiem obrodziło ilość kart. Nawet się rar pojawił. Co też jest fajne. Aczkolwiek nie będziemy tego raczej chyba brać przy naszej głównej talii pod uwagę, więc no dokładnie. Dobra, i co? Zostało nam jeszcze tylko Azorius. To rozkładam i wracamy. I tak, jeżeli chodzi o typowo gildyjne karty Azoriusa, no to muszę przyznać, że wygląda to dosyć nędznie, bowiem mamy tylko trzy karty, ale wśród nich pojawiła się również Erka, co też trzeba wziąć pod uwagę. No i te niebieskie, które też już się pojawiły na samym początku, bowiem z Simikiem żeśmy je pokazywali razem z Grulem. No dobra, to by było w sumie na tyle. To teraz trzeba będzie przejść do etapu budowania talii. Ale to już sobie przełożę na później. Tak, to sobie tam później przełożę. No teraz już nie będę miał za bardzo w tym momencie czasu. W wolnym czasie coś tam spróbuję zmontować. I to co? W następnym wideo spróbujemy sobie pokazać tą talię, którą mi się uda zmontować. Póki co musicie się trochę wstrzymać. Ewentualnie macie jakieś sugestie, to rzućcie do komentarza. Może coś fajnego się nam uda razem sklecić. Jakieś fajne inspiracje, coś takiego. Nie krępujcie się. Dobra, na razie się z Wami żegnam i zapraszam już na efekty budowy talii. Póki co, trzymajcie się. Cześć.